Nazywam się Roman Trojanowski. Urodziłem się w Żydaczowie. To jest miasteczko powiatowe nad Stryjem, prawda, na tak zwanych Kresach Wschodnich. Do Jarosławia mój ojciec przeniósł się, to znaczy razem z rodziną, w 1924 roku. Mieszkam w Krakowie od przeszło 50 lat. Wojna zastała mnie w Jarosławiu. No więc w 1940 roku, 7 maja dokładnie, bo miałem na 8 maja zaproszenie na imieniny Stasi, prawda, z mojej sympatii, ale 7, prawda, wieczorem, prawda, zostałem aresztowany. W Jarosławiu w tym czasie były prowadzone łapanki, w ogóle na terenie Małopolskiej, to było już generalne gubernatorstwo. Miesiąc kwiecień, maj, czerwiec to był miesiąc łapanek. Gestapo koncentrowało się głównie na młodzieży, bo to w tym czasie najwięcej młodzieży zostało aresztowanych. W Jarosławiu 6, 7, 8 też były łapanki i wyłapywali, prawda, również młodzież, przeważnie gimnazjalną młodzież. I myśmy wiedzieli, że są łapanki w tych dniach i właściwie nie wychodziliśmy z domu. Sprzyjaźniłem się w tym czasie z Wieśkiem Kielarem, prawda, ukryliśmy się, siedzieliśmy w ogródku, nie wychodziliśmy na ulicę, siedzieliśmy w ogródku pośród krzewów, porzeczek, nie byliśmy widoczni i nie mieliśmy zamiaru wychodzić, ale przyszedł nas do mnie, do domu, ja mieszkałem w ten czas w Jarosławiu przy ulicy Polnej. Przyszedł mój kolega ze szkoły powszechnej, prawda, dobry kolega, i powiedział: słuchajcie, łapanki się już skończyły. Ja przez cały dzień chodziłem po mieście, nie widziałem nikogo, żeby kogoś aresztowali. Mało z tego, poprzedniego dnia na ulicy Grunwaldzkiej zaaresztowali mnie, pokazałem legitymację i powiedziałem, że pracuję, i mnie puścili do domu, także nie ma najmniejszych obaw. Chodźcie na majówkę, pójdziemy, mówi, już pełno widziałem młodych ludzi, tam nasze znajome, koleżanki są, chodźmy. Myśmy nie bardzo mu uwierzyli, ale ponieważ byliśmy znudzeni siedzeniem w krzakach, prawda, przystaliśmy na to. Mój dom przy ulicy Polnej był odległy od kościoła farnego, do któregośmy mieli pójść na majówkę, o jakieś 400 metrów. Także za chwilę już byliśmy w rękach gestapo. Jak przeszliśmy na plac przekościelny, z Zawęgła wyskoczyło do nas dwóch gestapowców, prawda? Schmidt, Franz Schmidt, prawda? I Klarenbach Schmidt. To był taki, prawda, z niemieckiej rodziny. Ale mieszkańcy Jarosławia. Mieszkańcy Jarosławia uchodzili za Polaków. Jego rodzice prowadzili, prawda? Jego rodzice prowadzili fabrykę wstążek, a on sam należał do Strzelca, był działaczem Strzelca, ale jak tylko wkroczyli Niemcy, przewidział mundur gestapowski i był najbardziej krwawym gestapowcem w Jarosławiu. Jego brat chodził ze mną do jednej klasy też jeszcze, bo ten się nazywał Franz, a jego brat Rudek, chodziliśmy do jednej klasy. I ten Franz Schmidt aresztował Kielara i mnie, bośmy z Kielarem wyszli, a tego Nockę puścili wolno. Od tego czasu uważaliśmy, że Nocko nas tam podprowadził, że nas wydał w ręce. Tym bardziej, że był, prawda, zorientowany w naszych przygotowaniach do ucieczki na Węgry. Myśmy mieli zaawansowane przygotowania do ucieczki na Węgry, o czym Nocko wiedział, prawda. Bo też jeździł tam niby robić wywiady i tak dalej. Dał nas w ręce niemieckie. No i zostaliśmy aresztowani. Przepraszam, czy dużo młodzieży w tym czasie w Jarosławiu zostało aresztowanej? Dużo młodzieży. Ja, jak nas przyprowadzili do celi, to siedziało tam już ze 20 więźniów. Takich waszych i o dziwo, wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych. Pamiętam, że nawet z nazwiska, że w tym czasie tam Kazimierz Gągała,
Szwed Tadeusz, prawda, Bogdan Wnętrzak, Błonarowicz, Sawka. Tam to więzienie, prawda, było prymitywne, taka zwyczajna ciupa przy sądzie, prawda, ciupa, śmierdząca ciupa, prawda. Tam nas w tej sali ze 20 osób siedziało, było żelazne dwupiętrowe łóżko, jakieś dwa rozwijane stołki. Myśmy pokotem spali na ziemi, prawda. Za 3 dni wywieźli do więzienia w Tarnowie. Wwieźli nas ciężarówkami Schutzpolizei, to znaczy policja niemiecka z karabinami, prawda, wiozła nas drogą A4, która w ten czas była gościńcem wybitym, tłoczonym kamieniem i przejeżdżające po niej samochody wzbijały tumany kurzu. Także jak przyjechaliśmy do więzienia w Tarnowie, byliśmy zupełnie biali od kurzu. W Tarnowie, prawda, dostałem się do pojedynki, do superatki. Z tym, że do tej superatki wsadzili nas 5. Wiesiek Kielar siedział tam, Tadeusz Szwed, Adam Becker, prawda, ja i taki Sowiński z Przybysza. Nas trzej byli. Byliśmy z jednej klasy, prawda, z pierwszej licealnej, drugiego gimnazjum, a Sowiński był z Przeworska. Zresztą z nim jakoś trudno nam się było dogadywać. I siedzieliśmy w tym, prawda, w tej jednej celi, gdzie był całe urządzenie celi, to był muszla WC bez pokrywy i bez płuczki. Jedzenie było okropnie złe, także po prostu w tym czasie przymieraliśmy głodem. Przez drzwi nam podawano jedzenie, raz tylko rozmawialiśmy w tarnowskim więzieniu z klawiszem, bo jeden z kolegów przy myciu 5 zł, prawda, znalazł, to znaczy nie znaleźli u niego tych 5 zł w czasie rewizji i poprosiliśmy tego klawisza Polaka, żeby nam kupił chleba za te 5 zł. I klawisz się zgodził, wziął te 5 zł i na drugi dzień przyniósł nam takie torbę chleba zieleniałego, spleśniałego, zieleniałego chleba, torbę tam, wie pani. I myśmy, to jest właściwie, nie powinno się tego jeść, bo to jest trujące, prawda, pleśń zielona. Myśmy, prawda, natychmiast ten chleb zielony zjedli, prawda. No, za piątkę uważaliśmy, przyniósł nam zamiast normalnego chleba, to zieleniałego chleba, ale też dzisiaj, jak sobie pomyślę, to myślałem sobie, że facet jednak nie miał sumienia, prawda, tych głodnych, prawda, młodych, głodnych ludzi karmić takim zieleniałym chlebem. Dopiero po jakichś 3 tygodniach rodzice dowiedzieli się, gdzie my się w ogóle znajdujemy i zaczęły paczki przychodzić. Ale siedzenie w tym, we czwórkę, prawda, w tym, w jednej pojedynce, to było dosyć dużą odręką, bo dostawaliśmy wiadro wody na dzień i to wiadro wody właściwie musieliśmy zużyć tylko do spłukiwania tego otwartego, tej otwartej muszli. W ogóleśmy się nie myli. W ubraniach, ubrań nie zdejmowaliśmy. Spaliśmy na betonie, bo nie było gdzie indziej spać. Siedzieliśmy w dzień na tym betonie i spaliśmy na betonie, prawda. Oczywiście w krótkim czasie oblazły nas wszy. I jedynym naszym zajęciem to było wyłapywanie wszy, prawda? No i rozmawialiśmy o jedzeniu, bo jak byliśmy głodni, prawda, to się mówiło o jedzeniu, prawda? I łapaliśmy wszy. Oczywiście, chociaż to robiło swoje, że, bo jak się cały dzień te wszy bije, to jednak znacznie lżej człowiekowi jest, ale i tak nie zdołaliśmy nigdy wytłuc tego plugastwa, prawda? Ponieważ one, prawda, składały gnidy w najbardziej takie schowane zakamarki naszej odzieży, trudno było znaleźć, także ciągle mieliśmy zajęcie z tymi wszami. Sam moment wyjazdu, nas, to znaczy pierwszy transport,
wszystkich wyprowadzili naprzód do łaźni. To była żydowska łaźnia, prawda, z rytualnymi takimi urządzeniami, mikwą, prawda. W każdym razie żydowska łaźnia, ale... Przepraszam, czy ona była czynna? Czy można było wtedy się tam wykąpać? W ten czas myśmy się kąpali. Mieliśmy nawet ciepłą wodę, prawda, i baseny były wypełnione, bo czyli to pierwszy były... raz po długim, okresie czasu pierwszy raz wymyliśmy się i wykąpaliśmy. Oczywiście nie goliliśmy się, bo nie było czym. Panie z Czerwonego Krzyża nas nakarmiły, dostaliśmy, prawda, chleb z czymś tam posmarowane, jakąś zupę gęstą, także najedliśmy się też po raz pierwszy. Wiem, że to prywatne jakieś osoby, ale tam w tej łaźni, prawda, dokarmiły i tam przepędziliśmy noc. Wiedzieliście albo przypuszczaliście, dokąd was mogą wywieźć? Absolutnie nie. Czy były jakieś plotki na przykład? Czy ludzie o czymś mówili? W tym czasie absolutnie, jak nas, prawda, bo nas z łaźni na stację kolejową szliśmy piechotą, to było gdzieś nad ranem, prawda, szliśmy ulicami Tarnowa, oczywiście prowadzili pod eskortą policji, prawda, niemieckich, mundurowych policji niemieckiej. Nie pozwalali się zbliżać nikomu do okien, bo grozili, prawda. Ale wiem, ludzie tam zaglądali, bo to taki pochód, tam to było 700 kilkadziesiąt ludzi, więc pochód był dosyć duży. Myśmy wszyscy wyglądali dosyć dziwacznie, bo zarośnięcie, niegolenie przez ten czas. Więc tak samo w tych jakichś pomiętych ubraniach, kurczynach, bo to tak się... Człowiek walał potem, prawda, tego nikt nam nie sprzątał, tych celi ani nic. Zaprowadzili nas, prawda, na rampę. I na rampie załadowali nas do wagonów, właściwie osobowych. Były takie wagony starszego typu, do każdego przedziału były oddzielne drzwi z zewnątrz. Ale w każdym przedziale siedział strzupowiec i tak jechaliśmy, prawda, nie wiedzieliśmy absolutnie gdzie. Zaczęliśmy dopiero rozważać, dokąd oni nas mogą wieźć. Zorientowaliśmy się, że jesteśmy w Krakowie, stacja Kraków i akurat nie przyjechaliśmy, to już na pewno nie jeden o tym opowiadał, że halo, halo, hier Deutsche Sender Paris. Z tego zorientowaliśmy się, że Paryż został wzięty. Dosłownie tak zapowiedzieli. Halo, halo, hier Deutsche Sender Paris. Rozgłośnia Paryż, niemiecka Paryż. Znaczy, że Paryż padł, co nam zresztą było z tego powodu bardzo smutno, bo myśleliśmy, że alianci potrafią się przed Niemcami obronić. Tymczasem pochód niemiecki trwał. A koło której mniej więcej dotarliście do Oświęcimia? Do Oświęcimia po południu. To znaczy wyjechaliśmy z Krakowa, no, na dworcu staliśmy trochę za Krakowem, jeszcze tam jakieś pół godziny. Myślę, że o 3-4 godziny, prawda, byliśmy w Oświęcimiu. Też nie wiedzieliśmy, bo jakoś od stacji nas, od Oświęcimia, pojechaliśmy na południe. Tośmy kombinowali sobie, że jedziemy pewnie do Austrii na roboty. Tymczasem, po krótkim takim przyjeździe, pociąg się zatrzymał przed takim dużym maszyskiem, prawda? I przez okno widzieliśmy, że w trawie stoją niemieccy żołnierze w hełmach z karabinami maszynowymi. Dookoła byliśmy otoczeni. No więc kazano nam wysiadać. Ścieżka zdrowia, prawda, do tego gmachu. Niektórzy koledzy mówią, że oprócz tych właśnie w hełmach byli również tak zwani marynarze, w cudzysłowie, bo to... A to marynarze to zupełnie co innego. To marynarze to byli więźniowie niemieccy, którzy byli ubrani tak, że nam się zdawało, że to są marynarze. Oni mieli na głowie takie czapki bez daszków, prawda, kurtki granatowe
i niebieskie spodnie w pasiaste. Więc myśleliśmy, że to są marynarze. To była załoga niemiecka, pierwszych 30 więźniów, którzy, prawda, byli założycielami. Podstawowa załoga, która urządzała obóz w Oświęcimiu. Oni wszyscy pochodzili, to znaczy z obozu Sachsenhausen. Wybierał ich osobiście Paliż. Czyli oni mieli numery do 30, Od 1 od do 1 do 30, 30. a Pierwszy pan był ma numer Bruno, 44. 44. Jak to się stało? Jak pan otrzymał ten numer? Myśmy, wysiadając z wagonu, musieliśmy przebiec jakieś tam, powiedzmy, około 100 metrów, może nie 100, ale ze 100 metrów było, prawda? Na podwórze tego bloku, tego budynku po monopolu tytoniowym. I tam ustawiano nas od razu w szyku po 10 osób. Biegliśmy po drodze, tam robili nam ścieżkę zdrowia, to się kopali, bili i tak dalej, żeby krzyczeli, żeby przestraszyć, zdeprymować. Dostałem taki kartoniczek, na którym było napisane 44. Dlaczego 44 i dlaczego Ryniak miał 31? Ani nie był pierwszy, ani ja nie byłem też pierwszy. Pamiętam, że jak doleciałem do tej, już stała pewna kolumna, ja też przeleciałem taki, prawo to człowieka poganiali. I akurat mnie wziął mnie za rękę Otto Kiesel. Otto Kiesel to był Arbeitsdienst. I powiedział do mnie: spokojnie, prawda, nie bój się, mówię, zobaczysz, to wszystko pominie, grunt się nie bać. Wie A to pani, pana uspokoiło, jak on tak powiedział? no więc na pewno mnie uspokoiło w jakiś sposób, ale chodzi o to, że ktoś w ogóle się odezwał ludzkim głosem, wie pani, to już samo było. A czy pan znał niemiecki? Znałem tyle, co ze szkoły, ale ponieważ w szkole uczyłem się niemieckiego 5 lat, więc coś tam tego niemieckiego znałem. Tak. Tak, takie ruhig, hab keine Angst, prawda, i tak dalej. To są proste, prawda, wyrażenia także w takiej historii, w A takim Otto zakresie. Kiesel, on umiał mówić po polsku? Nie, Nie, on w tylko ten po czas nie niemiecku. umiał mówić i mówił po niemiecku, ale mówił langsam, immer langsam, ruhig, panie, żeby. Sollst du keine Angst haben, prawda? To są takie proste słowa, które Pan mogłem zrozumiał. zrozumieć, tak, bo jednak tych od 5 lat uczyłem się niemieckiego w tym gimnazjum, więc ponieważ w szkole się tego niemieckiego człowiek nie nauczy, ale jednak się czegoś nauczyłem, bo później jak poszedłem pracować, to w krótkim czasie opanowałem zupełnie możliwie język, także nie miałem żadnych trudności później w porozumiewaniu. Oczywiście ja z nimi żadnych takich rozmów skomplikowanych nie prowadziłem, ale takich, powiedzmy, co do porozumiewania się na co dzień, to się zupełnie w krótkim czasie, jak już poszedłem do tego kalifaktora, to się, prawda, w krótkim czasie przysposobiłem, dlatego właśnie, że miałem tę podstawę, że znałem wiele słówek, bo miałem takiego profesora, który miał zwyczaj odpytywać słówka, prawda? Także gramatyka go mniej obchodziła, ale słówka musiało się znać, zadawał ileś tam słówek. Także pewien zasób tych słówek, prawda, miałem i to mnie w jakiś sposób też pomogło. Ten Otto Kiesel miał łagodną twarz i nie krzyczał, mówił cicho, spokojnie. Także to był, w ogóle uważam go za człowieka o szczególnych walorach. Dla niego można było powiedzieć, że to był facet z jakąś dozą świętości, wie pani, bo w takim czymś znaleźć się, prawda, on był zawodowo zresztą złodziejem, był zawodowym złodziejem, prawda? Nie był robotnikiem, był pracownikiem umysłowym, ale kradł. Utrzymywał się głównie ze złodziejstwa, prawda? Ale był złodziejem takim, który się dzielił z innymi, prawda? Także kradł, ale dawał. I rzeczywiście taką postawę, prawda, zachował przez cały obóz. Było bardzo źle widziane wśród, prawda, obozowych
na tabli innych więźniów, jak ktoś się do Polaków odnosił przyjaźnie. On się przyjaźnie odnosił, jemu nikt nie powiedział słowa. On właściwie był bardzo ważną figurą, był Arbeitsdienstem, prawda? Był osobą, właściwie można było powiedzieć, drugą po Lager Älteste. On zajmował się rozdziałem pracy, prawda? Było oprócz tego biuro pracy, którym dowodził oficer niemiecki Heinz Schwarz, prawda? U którego ja później, prawda, tam pracowałem. A on w obozie miał biuro więźniów, też takich pomocniczych, to statystyki z pracy, z rozdziału pracy. Trudnił się rozdziałem pracy. Władze obozowe zorientowały się wkrótce, że w obozie rozmnożyły się niesamowity sposób wszy. Przeganiający nas Leo Wieczorek, prawda, nie dał nam chwili wytchnienia. Myśmy od rana do wieczora byli przez niego przeganiani po podwórzu. Nie było czasu, żeby chociaż tym prymitywnym sposobem, tak jak w więzieniu, zabijać też wszy, oczyszczać. Więc dosłownie gimżało. Dosłownie, prawda, wszy po nas łaziły wszędzie. No więc Lagerfeuer wpadł na genialny pomysł i powiedział, trzeba odseperować tych, co mają wszy. I powiedział Dolmetscherowi, Dolmetscher w tym czasie, tymczasową funkcję Dolmetschera pełnił podobno oficer dawny Wojska Polskiego, nazywał się Baldasiński, więc Baldasiński na apelu zapowiedział, że pan Lagerfeuer każe, żeby wszyscy, którzy u siebie zauważyli wszy, wystąpili ze szeregu. Zrobiła się cisza, po chwili zawstydzenie wyszło kilku osób, zaledwie może 7, może 10, nawet nie wiem, czy 10 nas wyszło. Między innymi ja wyszedłem, Wiesiek Kieler, myśmy razem stali. I więcej nikt. I na nas się rzucili, prawda, z odrazą. Odseperowali nas, jakbyśmy mieli Bóg wie jaką chorobę, na bok. I Bruno Brodniewicz, numer jeden, który później został, był Lager Älteste, po apelu zaprowadził nas na strych bloku tego monopolowego. I tam nas do takiej komórki na poddaszu, na komórki zamykanej na skobel, prawda, zamknął nas. W tej komórce można było tylko siedzieć, prawda, i na raczkach chodzić. Była dosłownie taka kucza, prawda, i myśmy tam nas naładowali jako zarażeni wszami. I siedzieliśmy tam aż do czasu, aż ten, no to było kilka dni może, prawda, nie wiem, czy było parę tydzień, czy nie, ale powiedzmy, że parę dni tam w tej komórce siedzieli. Podawali nam jedzenie przez uchylone drzwi. Nikt się z nami nie kontaktował, także przez jakiś czas zaczęliśmy się obawiać o nasze losy dalsze. Co z nami chcą robić, bo traktowali nas jak zapowietrzonych. I dlatego w ostatniej partii dopiero ci Niemcy, którzy nas, prawda, obsługiwali, to się zorientowali. Myśmy nie mieli tam nic innego do roboty. I wkrótce staliśmy się najczyściejszą grupą więźniów w obozie, bez wszy. No bo wybiliśmy wszy, a resztę wszystko było zawszone, prawda? Także myśmy później zostali przeniesieni na kwarantannę, ponieważ też uważaliśmy w dalszym ciągu jako zapowietrzeni wszami. Zostaliśmy w ostatniej partii przeniesieni na kwarantannę i tam znowu, prawda, szefem naszym blokowym, ten sam został, Leo Wieczorek, prawda, to był taki potężny, zwalisty więzień, który nadużywał kija i swoich potężnych łap, ucząc nas drylu obozowego tam właśnie pod zegarem, to znaczy w tym bloku monopolowym. A czy jeszcze w czasie, jak byliście w budynku monopolowym, można było korzystać z wody? Można było się wykąpać. Więc jak nas przywieźli, to nas wykąpali, prawda? Umyli, wykąpali, prawda? Nawet gdzieś tam tę odzież tą wzięli, gdzieś podobno do jakiejś dezynfekcji, prawda? Czy coś w tym rodzaju.
Ale zwrócili nam tą odzież. I widocznie niezbyt dobrze, bo za chwilę z powrotem w szarnia była generalna. Był obowiązek mycia się codziennie. Oczywiście maska, bo nie było urządzeń. To znaczy tam w budynku monopolowym tam była, prawda, taka waszram, znaczy takie pomieszczenie, gdzie tam można się było myć, jakieś prysznice i tak dalej. Ale to się robiło wszystko in Auschwitz, to znaczy w biegu. Rano pobudka, prędko się myło, prawda, ubierało, więc każdy tam maskę umył albo nie umył. No i tak to trwało, nawet już później, jak zostałem przeniesiony do bloku drugiego, też nie było tam umywalni, tylko myliśmy się pod pompą. Jeszcze pierwszą całą zimę myliśmy się pod pompami. Czyli na zewnątrz. Na zewnątrz. I trzeba było, prawda, wychodzić w największe mroże, rozebrane, prawda, do pasa. I tam była jedna pompa i stało się jedna pompa i jedna latryna. Stało się w kolejce do tego, żeby, prawda, oddać mocz rano i później się umyć. Wszyscy, prawda, musieli wychodzić rozgoleni do pasa z ręczniczkiem tylko. Oczywiście nikt, kto miał rozum w głowie, prawda, to nie stał tam, bo by zamarzł. Więc myśmy się śniegiem nacierali, żeby ten ręcznik, prawda, był trochę wilgotny, bo oni przy powrocie do bloku sprawdzali, czy ręczniki zostały użyte. Także trzeba było przynajmniej markować. No człowiek coś tam twarzą, czy natarł się tym śniegiem i ręcznikiem się wytarł, żeby ręcznik był wilgotny i wracał, ale jeszcze przez dłuższy czas w takich warunkach, prawda, pierwszą zimę w każdym razie w takich warunkach spędzaliśmy się. Te, prawda, ablucje poranne na śniegu nie jeden przepłacił życiem, bo to się wychodziło zgrzanym, to znaczy, bo to jednak chociaż nie palili, ale jak na sali, prawda, na której ja mieszkałem, bo jak przeszedłem na drugi blok, to na tej sali już mieszkało 40 osób. Prawda, 40 osób, 20 osób, silników po jednej stronie, przy jednej ścianie, nie nawet na betonie, tylko na podłodze, bo to były baraki pokoszarowe, tam była podłoga, tylko ta podłoga była, musiała, ponieważ Niemcy sobie wysoko czynili czystość, zwłaszcza u innych, podłoga musiała być na wieczór umyta i na tą świeżą, mokrą, umytą podłogę kładziono silniki, prawda? Silniki bez żadnych, prawda, powłoczek, silniki i koce. Te silniki, jak przyszedłem, to mi uderzyło, że w końcu w sali jest pryzma. Okazało się, że ta pryzma jest ułożona z silników, wygłaskana na kant i koce na tym położone. Wieczorem rozdawali koce i silniki jak leciało. Ponieważ w tym czasie, prawda, wiele osób już chorowało na biegunkę, prawda, na flegmonę, czy raki, świerzb, wszawice, dostawał człowiek, prawda, koc, jak leciało, obfajdane, prawda, to znaczy zabrudzone kałem, albo zaropione, okropne, to było okropne rzeczy, prawda, spanie i spało się w ten sposób, że właściwie na jednym boku można było, jak się ktoś chciał przewrócić na drugi bok, to całe. Z powodu ciasnoty. Z powodu ciasnoty, bo jeden koło drugiego. Ja spałem z Koczorowskim na jednym. Taki Józef Koczorowski, prawda. Później się tak złożyło, że przypadkowo zamieszkaliśmy w jednym bloku, prawda. I spotkaliśmy się na klatce schodowej. Po wielu latach już. Po wielu latach na Grzegórzkach. Ja dostałem mieszkanie. Sam pokój z kuchnią, on był kawalerem jeszcze w ten czas, prawda, nas spotykamy się na klatce schodowej, prawda, nie żyje już, zmarł. Pierwszą moją pracą, jaką wykonywałem, to było obijanie tynku z bloku. Oczywiście nie dali nam żadnych narzędzi do tego. Kto znalazł połamany jakiś kawałek z łóżka koszarowego, prawda, albo szpiczasty kawałek, prawda, kamienia,
tym się obijało tynk, ale te baraki były wysokie, że trzeba było aż do samego dachu, prawda, odbijać ten tynk. No więc robiło się rusztowania. Ja sobie też takie rusztowanie wykombinowałem z odpadów drzewnych, prawda. Powiązałem deski drutem, ponieważ byłem suchy jak szczapa, prawda. Pomyślałem sobie, że to rusztowanie powinno mnie podtrzymać, więc porynnie wyszedłem na to rusztowanie i zacząłem obijać. Myślałem sobie, że przynajmniej kapo mnie tam do góry kijem nie dosięgnie. Ale ponieważ ja musiałem się ostrożnie poruszać, kapo zobaczył, że ja się coś za wolno tam ruszam, prawda? I kijem mnie tam dostał, kijem ugodził mnie w łydkę. Ja uskoczyłem i z tym rusztowaniem runąłem na ziemię. To. Prawda, ale nic mi się nie stało, kolano sobie skoleczyłem, potłukłem się trochę, za to wieczorek, a wieczorek zobaczył, prawda, to dosyć groźnie, no bo ja z wysoka, ja z tymi deskami leciałem na dół, machnął ręką i poszedł, no ale ja czym prędzej się zabrałem do roboty, więc a później woziłem, taczkami zasypywaliśmy ujeżdżalnię. Poniżej poziomu, prawda, baraków była taka dosyć duża ujeżdżalnia i tam, prawda, to zasypywaliśmy, bo później nad tym, to było naprzód plac apelowy, a później tam postawili, zabudowali w całości. To trzeba było ziemię wozić taczkami i wysypywać. Bardzo ciężka robota. Ja po jakimś czasie, prawda, nie miałem siły, bo to stało nade mną. W ten czas było nas mało, a kapów dużo, co kropka pospałą stał i walił za byle co. Wie pani, jak się z tymi taczkami jeździło, to człowiek tracił władzę w ręku i one wypadały bezwiednie z rąk. Wie pani, człowiek padał na te taczki, one ma, i tu kaleczył sobie golenie, bo one ma, to były żelazne taczki. Szedłem, wiozłem te taczki i nie stąd, nie zowąd, prawda, nawet się nie zorientowałem, że mi wyleciały taczki z rąk. To później wiedzieliśmy, że tak się z przemęczenia tak się dzieje, to tutaj sznurkiem albo drutem sobie robiliśmy takie przytrzymywania, żeby nie wypadał, bo człowiek gorzej był potem poturbowany, wprawdzie kapo człowieka uderzał, ale tu się skaleczyło nogę, którą na goleniu trudno później było wygolić taką nogę, bo na goleniu jest mało mięśni, prawda, i jak się skaleczę, to bardzo się trudno goje. Przynajmniej mnie się trudno gojeły, prawda. Mam do dzisiaj dnia bliznę, prawda, na goleniu, na prawej goleni, dużą bliznę, która nie mogłam przez całe Oświęcim, jakby nie chciał mi się to zagoić. Ponieważ widziałem, że to jest nie, na dłuższą metę tymi taczkami nie wydolę. Kiedyś przy apelu Lagerführer, to znaczy Dolmetscher, ogłosił, że pan Lagerführer szuka wykwalifikowanych stolarzy, bo stolarnia miała się być utworzona. Ja oczywiście wystąpiłem, prawda, z szeregą, myślę sobie, w gimnazjum na robotach ręcznych, prawda, uczyliśmy się trochę stolarkę, więc sobie chyba poradzę. Przebiegłem tam przed oblicze Fritzsche Lagerführera i on w asyście, tam nas było kilku, prawda, ja wiem, może tam z 10 albo ze 20 stanęło i on każdego się pytał, ile lat praktyki. I ja powiedziałem za mało, prawda, i powiedział up. Ale wracając, on za dużo wyselekcjonował i mu zabrakło. Wracając, słyszę, że znowu zapowiada Dolmetscher. Więc wróciłem się z powrotem, znowu stanął i pyta się ile. Powiedziałem 2 razy tyle i przyjął mnie, prawda, na stolarza. Myślę sobie, że takich stolarzy jak ja, to pewnie tam się więcej zgłosiło, że sobie jakoś poradzimy. Ale stało się inaczej, bo taki Ślązak był, prawda, zastępcą kapy. Kapem stolarni był Balkę w ten czas, to jest tak potężny mężczyzna. I on, prawda, zastępował, a był jak Ślązak, prawda,
to straszny pies na robotę. Chciał, o jego to nie obchodziło, że to jest obóz koncentracyjny. Mój się zgniloko, nie ma, on zgniloków nie lubiał, każdy ma pracować i tyle, prawda. Nie patrzył się, że ta praca to była praca na nasze wykończenie, musisz pracować. Ja się zorientowałem, że on mi podgląda, więc starałem się, prawda, pracować. Ruszałem się, ale przyszedł do mnie, mówię, chociaż ja starałem się to udawać, że pracuję, że jestem, że przyszedł do mnie, ty Gorol, bo ja byłem Gorol, on, ja Gorolo, ja cię widzę, mówi, ty nie umiesz robota, powiem kapie, żeby cię wygnał. I poszedł do kapy, powiedział, żeby mnie wygnał. Mało z tego, jeszcze powiedział, że ja psuję robotę. Ten Balkę, prawda, zawołał mnie do siebie. I mówię, powiedział mi, prawda, trzymał w ręku taką pałę i powiedział mi za to, że ja psuję robotę, że dostanę 25 kijów. Kazał mi się zgiąć. Tak, w ten sposób. I tą pałą, to był chłop z Walisty, i tą pałą lał mi, wie pani, tak powoli, żebym każde jego uderzenie posmakował. A ja zaciskałem zęby, nie chciałem puścić ani pary i udało mi się to. Zresztą opłaciło mi się, bo on po 15 kijach resztę mnie darował, mówi, za to, za dobre zachowanie się w czasie bicia, resztę ci daruję, ale po 15 kijach nie mogłem przez 2 tygodnie usiąść na tyłko. Tyłek miałem we wszystkich kolorach. Czarny, żółty, fioletowy, prawda, dosłownie, wie pani. Ja, a jeszcze jak mnie zeszły te kolory, to jeszcze dłuższy czas nie mogłem siadać. On to był potężny chłop, miał taką pałę. A po moim suchym tyłku byłem chłopczyną 18-letnim, sukisem. No i oczywiście wyrzucił mnie z tego, prawda, z tej stolarni, to poszedłem na Industriehof, już do najgorszej roboty znowu się dostałem, tam trzeba znowu, dostałem się do takiego Augusta Millera, takiego cyrkusa dwumetrowego, panie boksera cyrkowego, który, prawda, był skory do bicia, prawda, lubił nokautować i też, prawda, przymuszał do pośpiechu, wyładowałem cegły z wagonu, bo on, prawda, to już było jesień, późno, zimno, bo w tym myśmy w pierwszy do Bożego Narodzenia nie mieli czapek, ani nie mieliśmy swetrów tych, wie pani, cienkich, tych bluzach się chodziło, to się marzło na deszczu, deszcz ze śniegiem. Strasznie była robota. A jakie pan miał ubranie? Jeszcze swoje wtedy? Nie, już w ten czas dali takie pasiaki, dali, wie pani. A kiedy mniej więcej te pasiaki otrzymaliście? Dopiero, no, pasiaki dostali, już jak przeszedłem na obóz, to mi dali pasiaki, prawda. Czyli już po kwarantannie. A dopiero swetr, na Boże Narodzenie pozwolili z domu przesłać swetr, wie pani. Na Boże, do Bożego Narodzenia bez czapki i w samym koszula i ta jaka taka pasiata, w tym, prawda, się chodziło do roboty i cegły. Wie pani, wyładowanie cegieł, prawda, jak się nie ma rękawic ochronnych, to jest okropna męczarnia, wie pani. Pani po 2 dniach miała pani pokaleczone puszki, które bolały, nie goiły się, z zimna i z brudu, wie pani, bo to brudne, nie goiło się. I takimi rękami trzeba było, wie pani, pracować. O, cholera, jak jej wzięła. Panie, jak człowiek sobie to przypomina, to go szlak trafia. Że tyle upokorzenia, tyle, wie pani, tyle biedy, prawda, za nic, proszę pani. Nie wiem, się dzisiaj powodzi, prawda, oni płacą odszkodowanie. Ja tego nawet do rąk nie wziąłem, tego odszkodowania. Bo, no, oczywiście córkę powiedziałem, weźcie sobie na taką. Ja miałem, proszę pani, takiego pecha do Lagerfirerów. Osobiście zbił mi Frycz i drugi Lagerfirer, Aumeier, też mnie zbił. Oberwałem od niego. Frycz, proszę pani, mnie zbił, to znaczy
rękami własnymi mnie walił. Proszę pani, tak się stało, prawda, głupio, takie miałem z nim przygody, że kiedyś, jak, bo myśmy dowozili do tych domów niemieckich wodę mineralną, batoni wasar, woda mineralna, bo oni lubili, pili wodę mineralną. I ja raz z tym kolegą namówiłem naszego posta, który z nami chodził, żeby do Führerheimu, to znaczy do tego kasyna oficerskiego, przyjechać z tymi taszkami obok stacji kolejowej w Oświęcimiu, a nie przez teren obozu, bo zawsze jeździliśmy przez teren obozu. Tam było blisko, bliżej było do tego Führerheimu, jadąc koło stacji kolejowej. Liczyłem, że może ktoś jakąś wołowę podrzuci. I załadowaliśmy te taczki, proszę pani, flaszką. I tylko wyjechaliśmy na tą ulicę, która wzdłuż torów kolejowych idzie, koło domków tam takich kolejowych. Z daleka jedzie Frycz na rowerze, Lagerführer Frycz. My z tymi taczkami, on już z daleka daje ręką, żebyśmy się zatrzymali, znaki. I pyta się postępkowego, wo wollen Sie hin, dokąd to wy jedziecie? A posterunek, prawda, zobaczył komendanta obozu, to znaczy nie komendanta, tylko Rangelführera, oficera, zapomniał języka w gębie i popatrzył na mnie i mówię, Häftling, wo wollen wir hin, dokąd my to idziemy, pytać, do mnie się zwrócił, mnie się gorąco zrobiło. A ten Lagerführer do niego, jak go zaczął ochrzaniać, prawda, że ty się pytasz, mówię, że więźnia, dokąd cię więzień prowadzi, jak nie umiesz być Lagerführerem, to weź się taczkę i daj mu karabin. I mnie na odchodnym warknął coś w moją stronę i pogroził mi palcem. No, nic to złego, dobrego nie wróżyło, myśmy w czym prędzej wracali, ten post ten stracił w ogóle rezon. Zły był na mnie, prawda, ale wracaliśmy czym prędzej do obozu. Przy bramie Blockführer złapał, jak i złapał mnie za kołnierz i mnie postawił przy Blockführerstubie, tuż przy bramie, przy drutach. Za chwilę doszedł do mnie Frycz i mnie z mańki z jednej i z drugiej strony naprzód mi zapytał, że mam się przyznać, gdzie myśmy szli i z kim byliśmy umówieni. Że on to uważa za próbę nawiązania kontaktu z cywilami i próby ucieczki. Że za to dostanę 25 w dupę i karną kompanię. Ja mu czym prędzej wyrecytowałem, że myśmy odwozili jak zwyczajnie flaszki z Matoni Wasser, prawda. A śpieszyliśmy się, prawda, tędy szliśmy tą drogą, bo to bliżej myśmy nie chcieli zdążyć. On ten nie słuchał, tylko zaczął mnie układać kułakami, zasapał się, prawda, i po chwili odszedł. No, ja tam tak wracałem, a tak stoję, prawda, ten bumbok, który stał, mówi, coś tam przeskrobał, do mnie podchodził, mówi. O, mówię, nie wydostaniesz się z karni kompanii. Zły byłem na tego bumbę, że mnie straszy jeszcze. Nie, no to ja się sam bałem. Potem, wie panie, samo to, że mam dostać 25, to już dla mnie było wystarczające, bo ja już taki jeden seans miałem za sobą, wiem, co to znaczy. Jeszcze do tego karna kompania miała dojść, co mi wyjście. No, ale nareszcie stoi. Poszedł Frycz, odszedł, zbił mi, zasapał się, odszedł. Ja tam tak stoję przy tych jak skazaniec. Nareszcie znowu ten bumby mówi, ty Führerfürzyk, wołają cię tam, bo cię opóźnisz, prawda, apel. No to ja poszedłem tam, stanąłem w szeregu, nikt mi nic nie mówił, prawda. Nikt więcej do tego tematu nie powrócił, prawda. Także na drugi dzień widziałem, że ten sam postęp nas odbiera, tylko powiedział nam, że więcej razy nie będziemy już chodzić ko stacji tam do tego Führerheimu. I tak się skończyło. A innym razem zbił mnie znowu, prawda, na Aumeier, prawda, przez pomyłkę. Zaczął mnie bić. Dookoła się śmiali ci żołnierze,
Nie wiedziałem, dlaczego śmieją, zrzucił się na mnie i z góry mnie kołakami bije. Nareszcie po chwili mówię, bo Lagerfeld to nie ten. Prawda, no więc puścili mnie, ale oberwałem od jednego i drugiego Lagerfeldera. A czy był jakiś rodzaj pracy, z której pan był chociaż częściowo zadowolony? No wie pani, jak poszedłem do Szwarca, to tam uważałem, że to jest w ogóle, prawda, mi się odmieniło zupełnie. To ktoś panu załatwił tą pracę, tak? No załatwił mnie taki grabara, wie pani, który, prawda, tam się dostał i nie chciał tam być, prawda, i ja go poprosiłem, żeby mnie tam zaprotokował do tego Ottona Kizela, prawda. I od to, kiedy się zgodził, ja tam trafiłem, no to tam już jak poszedłem, no to tam już, proszę pani, mnie tam nikt nie bił, nikt na mnie nie krzyczał, prawda. Robiłem oczywiście roboty, było dużo, bo dużo domów było i dużo do zrobienia, oni już jak chcieli, to i węgla. Czy to były prace porządkowe? Węgiel, woda, palenie, popiół wyrzucić, czyżby ten piec centralnego ogrzewania, napompować wodę, wie pani. No, narobił się człowiek, no, bardzo się narobiłem tam, bo to od domu do domu, prawda, każdy czekał tylko do kuchni, jak palenisko było, no to węgla do kuchni trzeba było donieść. Do pieca, w piecach napalić. Także przez cały dzień byłem w pracy, ale wie pani, to już nie to, nie byłem na zimnie, już pod dachem, czy tam sprzątaliśmy, bo oni wykorzystywali to taki robot, tam piwnicę posprzątać, strych posprzątać, wie pani. W ogródku, jak przyszła cieplejsza pora, to ogród trzeba było skopać, w ogrodowe roboty, ścieżki, prawda. No taki, no ale to już nie to, ten posten, to on się nazywał Wiwegar. Taki typowy saksończyk, prawda. Był spokojny, prawda, nigdy nie podnosił głosu, prawda, i zachowywał się przyzwoicie w stosunku do nas. Był gadułą, jak tylko, ponieważ uważał, że, bo nas tam dwóch chodziło, ponieważ uważał, że ja lepiej się na niemieckim języku znam, więc jak tam nie było nikogo, to często mówił do mnie, prawda, mówił, opowiadał mi, prawda, że ma żonę, dwoje dzieci, córkę 5-letnią i syna 10-letniego. W ten czas marzył, żeby jego syn się dostał do SS-Führerschule, prawda. A on sam przed wojną był ślusarzem. Feinschlosser to właściwie takie narzędziowe, to takie lepsze ślusarstwo, narzędziowe. No, uważał siebie za pierwszorzędnego fachowca, że ma bardzo duże uznanie w zakładzie pracy jako fachowiec, prawda, że jest bardzo dobrym mężem, że wraca do domu. Mówi, że sąsiedzi uważał, że sąsiedzi są zainteresowani jego osobą, że widzą, że i mówią, że ten Wiwegar to porządny człowiek, że do domu wraca zaraz po pracy i że on nie pomaga, tak, nieprawda? Tak siebie przedstawiał. Tak siebie przedstawiał. Był hitlerowcem. Bo to bardzo jest ważna rzecz, wie pani, bo to charakteryzowało poziom, prawda, myślenia wszystkich Niemców. Był hitlerowcem, który uważał Hitlera za męża opatrznościowego, prawda, którego chroni siła wyższa. Świadczyć miało o tym zamachy na jego życie, z których wychodził cało. Uważał też, że wszystko, co na świecie jest złe, to wszystko zawdzięczamy jüdische Macht, to znaczy Żydom. Za wszystko obwiniał Żyda, oprócz tego jeszcze, prawda, Churchilla, którego uważał za Kriegshetzera, czyli głównego podżegacza wojennego. Tam nas było takich Jarosławiaków, kilka kolegów, to znaczy z kolegów szkolnych, z którymi tam się spotykałem na papieroska. A ale jak kiedy? Często? Jak często? W niedzielę. Po południu, bo tylko w ten czas był czas na mycie i golenie się, prawda, i tak dalej. Jak się kto umył, golił, to później przed kolacją jeszcześmy się tam spotykali na papieroska. A tak w powszednie dni to raczej jak się mieszkało na jednym bloku, no to się z kim można było zobaczyć. Jak nie, to wieczorem po apelu było niedużo czasu, trzeba
było też, prawda, coś załatwić, coś tam, prawda, zrobić koło siebie, umyć menażkę za sobą. Panie Romanie, a czy słyszał pan lub spotkał się pan, będąc w obozie, z samosądami? Tak. Czy może spotkałem pan się. O tym Proszę pani, na drugim bloku pamiętam, że w nocy zabito jednego więźnia. Został zabity nie wiadomo przez kogo. Wiedzieliśmy tylko tyle, że kapoś jakiś miał to być. Czy rzeczywiście był kapem, czy ktoś z nim miał jakieś porachunki, ale został zabity w nocy, prawda? Chyba był kapem, bo nie reagował, prawda, na to również blokowy. Tak jakby się nic nie stało w ogóle. A wie pani, śmierć więźnia w ogóle nie była żadnym wydarzeniem. Wie pani, to było coś takiego, że każdy w obozie, każdy mógł zabić drugiego więźnia. A zwłaszcza taki, który miał jakąkolwiek funkcję. Każdy kapo, każdy blokowy, każdy SS-man, bez jakiegokolwiek powodu, bez konieczności tłumaczenia się przed kimkolwiek, mógł zabić drugiego bezkarnie. Proszę sobie wyobrazić, świat, w którym, prawda, więzień nie ma żadnej ochrony, ale Lagerführer Fritsch w swoim inauguracyjnym przemówieniu, to znaczy w przemówieniu, który wygłosił, jak przyjechaliśmy do obozu, powiedział nam wyraźnie, wprawdzie ja tam nie spotykam, cytują to pierwsze przemówienie, ale ono nie całkiem jest takie, ono jest zmodyfikowane późniejszymi przy jego przemówieniu. W pierwszym przemówieniu powiedział nam, że er seid in Konzentrationslager, że więźniowie nie mają żadnych praw, że żadne, prawda, skargi i reklamacje nie będą od więźniów przyjmowane. To powiedział wyraźnie, prawda? I tak rzeczywiście było. Więzień nie miał do niczego prawa. Nie mógł się zażalić, nie mógł pójść powiedzieć, czy mnie blokowe źle traktuje, czy ktokolwiek, czy mnie zranił, czy mnie zabił. Nic z tych rzeczy. Prawda? Proszę pana, czy był pan świadkiem egzekucji? Chodzi mi o rozstrzelanie więźniów, tak. Ewentualnie wieszanie. Co pan to mówi? Znaczy, nie byłem przy wieszaniu, prawda, w związku z egzekucją. Nie byłem przy tym, natomiast byłem świadkiem strzelania, rozstrzeliwania przez pluton egzekucyjny, to znaczy przez SS-manów, Polaków, to znaczy tam naprzeciw Blockführerstube, wie pani gdzie Blockführerstube w Oświęcimiu, obok bramy po prawej stronie, tam był rów, kis gruby, tam kopali w tym czasie, prawda, piasek. I szereg więźniów tam sprowadzili i ja to widziałem, tą rozwałkę. Poza tym widziałem, jak z budki. A kiedy to było? Czy to pan było, pamięta? To było chyba w pierwszym roku, gdzieś jesienią, późniejszą jesienią, w pierwszym roku popytu mego w Oświęcimiu. Czy poza pan tym, mógł na przykład tą egzekucję oglądać, czy też pan się tam nie, znalazł przypadkowo? Nie, nie można, bo oni nie pozwolili, tylko ja patrzyłem to z ukrycia, to znaczy tak, że nie byłem widoczny, ale to znaczy nie widziałem, nie mogłem tego blisko widzieć, bo sam bym kule dostał, prawda, tylko się widziałem, że tam sprowadzili i widziałem, że strzały oddawali, widziałem, prawda, tych ludzi leżących. Natomiast widziałem kilkakrotnie, jak, może nie kilkakrotnie, ale trzykrotnie widziałem, jak z budki strzelał do więźnia, ale ten więzień szedł wyraźnie na budkę, prawda? Jeszcze pokazywał, żeby go zastrzelił. Wie pani, takie nadruty to się nazywało, że się szło nadruty. Depresja albo ktoś miał, prawda, obozu i całkiem po prostu samobójstwo, prawda, szedł. Nawet widziałem raz, jak Niemiec
trzykrotnie celował, strzelał dwa strzały obok niego, dopiero za trzecim razem go zastrzelił. No ale facet nie chciał zejść, prawda? Czy takie egzekucje były częste? Nie tak częste, ale się zdarzały. Częściej zabijali przy pracy. Całkiem po prostu zabijali przy pracy, wie pani. To znaczy, zostawiali go w takim stanie, że już nigdy, prawda, nie odzyskał przytomności, był skatowany. Takich ludzi z pracy codziennie, na przykład w takim abruchu pracowałem, to codziennie, prawda, ci, którzy byli żywi i zdrowi, nieśli przed sobą, prawda, z rozbiórki, odzyskane materiały budowlane, cegły, po 5 cegieł, prawda, to nie było mało, zwłaszcza zamarznięte cegły, gołymi rękami w ziemi to się niosło, prawda, albo legary żelazne, a na końcu, prawda, tego kolumny tej, która zresztą musiała jeszcze śpiewać, wracając z marszu i w równym krokiem iść. Na końcu tej kolumny prowadzili pod rękę tych, którzy nie mogli się sami utrzymać na nogach, więc byli tacy, którzy padali do przodu, prawda, podtrzymali go, nie wiem dlaczego. Jedni padali do tyłu, drudzy do przodu. Różnica była taka, że ci, którzy padali do tyłu, to już byli straceni. A tych, co do przodu padali, jeszcze można było odratować. Kiedyś sobie przypomniałem, że w Ogniu Mniejszym pisał o tym Sienkiewicz, że dostał cięcie przez czoło i padł na twarz. To znaczy, że będzie żył, wie pani. A tam, nie wiem dlaczego, to akurat nie się tak stało, że ci, co lecieli do tyłu, byli nie do uratowania. No i wreszcie tacy, których w ogóle już nie zmarli, to nieśli na marach, takich na kawałkach drewna pozbijanych marach, prawda, jakichś odpadkowych, nieśli, prawda, bo to z odbruchu było daleko. No. W każdym razie to był dosyć duży korowód codziennie. I z Industriehof, tam gdzie pracowałem, też codziennie znosili trupy i na półżywych, i tak samo z abruchu, codziennie, nie było dnia, żeby, zresztą nie tylko z tych komór, ludzie wycieńczeni, wymarznięci, proszę pani, marli, prawda, jak muchy. Pamiętam, rozmawiałem z takim młodym człowiekiem, usiedliśmy na chwilę za cegłami, prawda, i rozmawiam z nim. On co wprawdzie tak flegmatycznie mówił i w pół słowa zmarł. W pół słowa dosłownie. Wstałem, prawda, i odszedłem od niego, prawda, bo nie tak, nie byłem od zbierania trupów, prawda. W pół słowa nie wyglądało na to, żeby miał chłopak zemrzeć. Był taki wysoki, prawda. Tylko pamiętam, że wiedziałem, że tam jego wujek pracuje, to powiedziałem temu wujkowi, słuchaj, tam zmarł ten, no. I on tam poszedł do niego. Widziałem tylko potem, że miał jego okulary w ręku. Wziął mu okulary, zostawił go leżeć. Więc gro ludzi ginęło nie z, to znaczy za wyjątkiem, prawda, za wyjątkiem masowego mordowania, to znaczy gazowania, gro ludzi marło przy pracy albo po pracy, przy długotrwałych apelach, prawda, bo jak ktoś brakowało, to się stało godzinami bez czapki, bo trzeba było czapkę zdjąć, mróz, prawda, zimno, zmarznięte wszystko po pracy i tam marli, też padali jak muchy, prawda. Po takich apelach to kilkadziesiąt osób nieraz, prawda, umierało. Mieszkałem na drugim bloku, gdzie się zdarzyły po kolei trzy ucieczki z bloku. I oczywiście, prawda, za to ponosił konsekwencje drugi blok. Za każdą ucieczkę w tym czasie 10 osób było wybieranych na śmierć głodową do bunkra. W
który to był rok? To był rok 1941. Po drugiej ucieczce Lagerführer Fritsch powiedział, że jeżeli się jeszcze raz zdarzy ucieczka, to on weźmie dwa razy tyle. I ja w tych trzech, prawda, wybiórkach brałem udział. Jedna wybiórka, prawda, szczególnie utkwiła mi w pamięci, ponieważ nieopodal mnie w szeregu stał starszy już mężczyzna, starszy. On nie był stary, ale ja byłem w tym czasie, on już był dla mnie starszy, który nie umiał opanować się nerwowo i trząsł się, co zwróciło uwagę Lagerführera. Lagerführer zatrzymał się nieopodal, prawda? Także to też człowiek nie wiedział, czy na niego się patrzy, czy na kogo, ale zwrócił się do tego trzęsącego się więźnia. Pyta się, dlaczego się tak trzęsiesz? Baworowski, który był w ten czas tłumaczem. Pan Lagerführer pyta się, dlaczego się tak trzęsiesz? Ten więzień, jeszcze bardziej z tym zdeprymowany, trzęsie się dalej i wreszcie wyjąkał, że boję się śmierci, bo ma jeszcze 5 dzieci małych w domu, których powinni wychować. No więc Baworowski, prawda, to przetłumaczył Fritschowi i Fritsch do niego mówi, uważaj, prawda, żeby ci się nic więcej w przyszłości takiego nie przydarzyło, bo pójdziesz ein. Tak pokazał i stało. A tam było widać, prawda, komin krematoryjny, on przez ramię tak powalił, pójdziesz ein. A ten więzień, prawda, nie czekając, aż powtórzy to Baworowski przetłumaczy, wystąpił z szeregu Baworowskiego, wstrzymywał rękami, mówi, pan Lagerführer cię nie każe wystąpić, mówi, tylko ci mówi, żebyś się nie okazywał tak swojej bojaźni. A Fritsch powiedział, o nie, skoro wystąpiłeś, to takie było twoje przeznaczenie. Trzeba być wysokim synem. I poszedł. Nazwiska pan nie pamięta tego więźnia? Nie, nie pamiętam. Skąd mogę pamiętać? Zabrali go na... I... A skąd on powiedział, pochodził? Też do... pan nie pamięta? Skąd pochodził? Nie, dołączyć kazał do... Bo to 10 brali. Dołączyć kazał mu do tych, co tam już... zostali już poprzednio przez niego wybrani. Proszę pani, te takie wybiórki nie każdy jednakowo przeżywał. Powiem pani, że mnie się wydawało, prawda, że właściwie tych wybiórek nie przeżywam. Wiem, że normalnie zjadłem obiad po takiej wybiórce, a szereg więźniów nie mogło niczego przełknąć, prawda. Zostawiali zupę, prawda, można było się zupę najeść, prawda. Więc musiała pani, jaki był, jak on mimo wygłodzenia krańcowego, nie zjadł tej obiadowej zupy. Jakie wrażenie robiło. Ja zjadałem zupę i wydawało mi się, że to nie zrobiło na mnie. Ale po powrocie do domu nieraz, powiedzmy niekiedy, prawda, miewałem, teraz już może nie miewałem takie sny, że niby w nieokreślonych takich realiach, niekoniecznych obozowych, mam stracić życie, prawda. Nie? Więc to jest jak takie reminiscencje, jak matura, że się śni, prawda, niejednemu, prawda. Jednak to nie było takie, prawda, lekkie przeżycie, jak to latami się nieraz powtarzało co jakiś czas. Wracając do obozu, karzeł, który pełnił funkcję portiera, zwany Bumbo, powiedział do mnie, ty, Fironfircyk, jesteś zwolniony. Ja mu na to coś niegrzecznie odpowiedziałem, ponieważ uważałem, że sobie ze mnie kpi. I przeszedłem normalnie, stanąłem w szeregu, jak na apel. Ale po chwili słyszę, że wyczytują nazwiska
I po jakiejś chwili również i moje nazwisko wyczytują i każą tam pod gąg przylecieć. Przyszedłem pod gąg, nawet nie wiedziałem, o co chodzi, ale widzę dookoła, stoją panie chłopaki, śmieją się, wszyscy są rozradowani. No i Frycz stanął przed nami i powiedział, że na rozkaz komendanta obozu zostaniemy zwolnieni po odbyciu 3-tygodniowej kwarantanny. Spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba. Poleciałem do kolegów, prawda, powiedzieli, wiecie co, jestem zwolniony. Całą noc wrażenia nie zmrużyłem ani oka. Na kwarantannie, prawda, powiedzieli, prawda, że zostanę. Wszyscy musieli przejść na Schonungsblock, to jest taki niby blok, na którym nie ma obowiązku pracy. Ale ja się dowiedziałem, że tam, prawda, można łatwo podpaść, bo chodzą ci kapowie, prawda, jak się dostanie jakąkolwiek karę, to mowy nie ma, żeby wyjść, prawda, więc bałem się tam na ten Schonungsblock iść i poszedłem do tego Gizela, do tego Arbeitsamtu. Arbeitseinsatz, prawda, więźnia, który się zajmował rozdziałem pracy i mówię mu, żebym chciał pracować, prawda, przez ten czas do zwolnienia. Czy nie mógłbym pracować do zwolnienia? Bo wolałem chodzić tam, prawda, przynajmniej wiedziałem, że mnie nic tam nie spotka. No on powiedział, dobrze, prawda, zgodził się na to. Także ja pracowałem do końca i stąd mogłem powiedzieć pani Schwarz, prawda, że zostałem zwolniony. A pani Schwarz mi na to powiedziała, że wiedziała o tym, że będę zwolniony. No. A nie powiedziała, skąd wiedziała? A to ja ją nawet o to nie pytałem, skąd wiedziała, bo ja tego nie przyjąłem, wie pani. Ja dopiero później, to mi dało wiele do myślenia, ale mnie przez głowę nawet ten czas nie przyszło, bo co się miałem z panią Schwarz. Pani Schwarz mnie dobrze traktowała, to znaczy życzliwa by mnie była, prawda, ale nigdy nie mogłem spodziewać się takiego gestu, żeby, zresztą nie wiedziałem, czy w ogóle coś zrobiła, czy mogła coś zrobić, czy to traf, czy nie, pojęcia nie mam do dzisiaj. Ja zostałem zwolniony prima aprilis w 1942 roku. 1 kwietnia stał piękny dzień, wie pani, jak wracałem do domu. Szron pokrył dachy, był cały oszroniony, kałuże na srebro, w rynsztokach ścięły się na srebro i wzięli nas do kąpieli. W gorącej wodzie nas wykąpali, tylko nas wypuścili na mróz po gorącej kąpieli. I myśmy parowali na mrozie, czekaliśmy jakieś za 20 minut, zanim nam dadzą odzież, prawda? Ta odzież była w tym przechowywana, no, w tych magazynach, tam było zimno, to ona była zmrożona. Dali mi ubranie, ale niestety, wie pani, nie miałem bielizny, bo bieliznę z jakichś nieznanych przyczyn wysłali paczką do domu, zaraz po niedługo, prawda, po moim przybyciu do Oświęcima, nie wiem dlaczego samą bieliznę, rodzice przyjęli, że zostałem stracony, bo przyszła paczka z odzieżą. Dopiero później, jak dostali list ode mnie, to się uspokoili, ale przez jakiś czas myśleli, że nie żyję. Jechałem bez bielizny, prawda, miałem się zgłosić w Krakowie, na Pomorskiej 2, tam było gestapo. Więc wszyscy ci, co z Krakowa, to przyjechałem w środę po południu, już była godzina trzecia, przyszliśmy tam na gestapo, prawda, nie przyjęli nas, prawda, bo orzędowanie się skończyło, jutro przyjdźcie, prawda, a to człowiek ani się nie ma gdzie zatrzymać, w innym mieście, godzina policyjna. Na szczęście, prawda, Marian Przedpelski z Krakowa, z którym się przyjaźniłem w obozie, prawda, dał mi adres do matki, żebym, jak będę w Krakowie, jakbym coś potrzebował, żebym wstąpił, a przy okazji, żebym matce coś o nim powiedział. No to ja skorzystałem z tego adresu i poszedłem do pani Przedpelskiej i to było pierwsze
raz po 2 latach spałem w śnieżno-białej pościeli, prawda, i w piżamie. A wróciłem do domu w Wielki Piątek. Wróciłem do domu, to ojciec mi się pyta, Roman, powiedz, jakbyś ty się tam zwolnił. To ja byłem tym zaszokowany, bo ja myślałem, że rodzice może jak nie forsą, to jakimiś innymi sposobami. Ale ponieważ w domu była w ten czas dziadownia, a było u nas w domu 2 synów, nikt nie pracuje, tam do szkoły chodziło 2 jeszcze w ten czas, prawda? Nikt nie pracuje, musiałem iść, prawda, do roboty, prawda? Na święta wielkanocne nie było co jeść, prawda? Jakieś pierogi matka wykombinowała, prawda? Także mowy nie było o żadnym, prawda, wykupieniu, ani nic z tych rzeczy, prawda? I do dzisiaj nie wiem, tylko powód jakiś musiał być, coś się musiało stać. Dlaczego akurat nie ja, dlaczego akurat nie padło na mnie? Znam jednego faceta z numerem 41, który przede mną został zwolniony, ale nie dojechał do domu, bo w nocy z wrażenia umarł. Panie Romanie, czy jest jeszcze coś, o czym pan chciałby nam powiedzieć? A co ja na przykład nie zdążyłam zapytać? Czy coś się panu nasunęło? Ja wiem. Chyba wystarczy. Nodziarzy już było przede mną dosyć dużo. No, nie każdy wolno tak mówić. To nie są nudne sprawy. Proszę? To nie są nudne sprawy, to są, proszę pani, rzeczy historyczne. Ja wiem, że historyczne, ale jak się ciągle o nich słyszę, wie pani, to one są dla pani w tej chwili pracą. Wie pani. Proszę pana, ja nie jestem córką więźnia. Tak. I u mnie w domu zawsze o tym się mówiło, chociaż ojciec mówił niewiele. Dużo natomiast mówił na pogadankach w szkole. Ja się więcej dowiadywałam, chodząc na te, jak gdyby, wykłady mojego taty, gdzieś tam ukradkiem się przemycałam, żeby coś się dowiedzieć. Ale ten temat był w domu zawsze obecny. Na przykład, wie pan, jedliśmy przy posiłkach i jako dzieci grymasiliśmy, prawda? I wtedy ojciec mówi, nie grymaście, bo bywają takie momenty w życiu, że człowiek żałuje tego, że grymasi. I mama wtedy mówi, no pewnie myślisz o obozie. Tak. Więc dzieci oczywiście zaraz reagowały, tato, a no to jak było w obozie. Więc ojciec tam opowiadał jakiś, ale to nie chciał nas zanudzać, bo się bał, że nas zniechęci do tego tematu, więc jakiś tam jeden przykład mówił, a po czym mówi, no to jedźcie lepiej, bo co was będę nudził, prawda? Ale niemniej, wie pan, jak tak sięgam pamięcią wstecz, to przypominam sobie, że zawsze się o tym mówiło. Ja w domu mało mówiłem, dlatego napisałem książeczkę i swoim córkom dałem.